Czcigodni księża, siostry zakonne, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze, harcerze, strzelcy, droga młodzieży, szanowni państwo. A gdy wieść tę objawiono, poszła krajem wieść radosna, tak potężna jako burza, a wesoła jako wiosna. Tak pisał o Konstytucji 3 maja Ignacy Baliński. Sytuacja kraju w okresie poprzedzającym tworzenie ustawy rządowej skłoniła najszlachetniejszych synów narodu do wołania o podjęcie działań ratujących kraj przed upadkiem. Pisał o tym wcześniej ksiądz Piotr Skarga, Andrzej Frycz-Modrzewski, a także kształcony w Piotrkowie PR Stanisław Konarski, apelując o właściwe wychowanie przyszłych pokoleń. W mowie o kształtowaniu człowieka uczciwego potępiał szlacheckie wady: pychę, oszustwo, kłamstwo, pijaństwo i pieniactwo. Na konieczność podjęcia reform wskazywał również Hugo Kołłątaj, który w rozprawie o potrzebie reformy państwa krytykował jego przestarzałą strukturę. Uważał, by w ślad za konstytucją ustrojową powstała konstytucja gospodarcza oraz, co niezbędne, konstytucja moralna, bez której dwie pierwsze nie mogą skutecznie przyczynić się do naprawy państwa. Czy pamiętają o tym również współcześni reformatorzy? Stanisław Konarski i Hugo Kołłątaj stali się nie tylko symbolami troski o losy kraju, ale przede wszystkim budowniczymi fundamentów konstytucji. Dzisiaj, gromadząc się przy tej tablicy, gdzie piotrkowianie zawsze czczą tę radosną rocznicę, nasuwają się pytania: jak my wykorzystujemy owe dziedzictwo, jakim jest Konstytucja 3 maja? Jak wykorzystujemy odzyskaną 100 lat temu wolność? Jak wykorzystujemy odzyskane w 1989 roku prawo do samostanowienia? Korzystajmy z dorobku wielkich Polaków, pamiętając, że patriotyzm to nie tylko walka, to również praca, szacunek dla historii, kultywowanie tradycji. Przejawem miłości do ojczyzny jest także każde dobre działanie na rzecz naszego miasta w zakresie gospodarki, kultury czy nauki. Duma z bycia Polakiem bierze się przecież z osiągnięć mieszkańców całej Rzeczypospolitej. Ich realizacja wymaga jednak wzniesienia się ponad uprzedzenia. Twórzmy wspólnie ambitną wizję przyszłości. To my już dzisiaj budujemy jutro. Do tej pracy dla dobra naszych dzieci i wnuków potrzebny jest każdy umysł i każda para rąk. Jesteśmy dumni z naszych wspólnych działań dla Piotrkowa Trybunalskiego. Razem realizujmy wspólne plany. To będzie najcenniejszy dar dla ojczyzny. Podziękowanie dla twórców i obrońców Konstytucji 3 maja. Miejmy odwagę sięgać wyżej, działać razem. To zwielokrotni nasze siły. Jak pisał Józef Stemler, rozwiń skrzydła, orle biały, i koroną złotą świeć. Do przeszłości Polski całej w sercach naszych miłość wznieć. Drodzy państwo, dziękuję za dzisiejszą patriotyczną postawę. Szczególnie dziękuję strzelcom i harcerzom. Dziękuję uczniom, ale przede wszystkim dziękuję tym, którzy przyszli tutaj całymi rodzinami. Dziękuję rodzicom i nauczycielom za te lekcje wychowania, naukę miłości do Polski i naszego miasta.
Dzisiejsze święto uchwalenia Konstytucji 3 maja nawiązuje do dziejów polskiego parlamentaryzmu, który rodził się w tym mieście. Dlatego to Piotrków Trybunalski w październiku będzie z dumą pełnić rolę gospodarza uroczystych obchodów 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Zachęcam do udziału w tych uroczystościach, a dziś na zakończenie życzę Państwu pomyślności oraz satysfakcji z osiągnięć naszej ojczyzny, w tym z rozwoju naszego miasta. Zakończę słowami Jana Stacherskiego. Obchodząc to święto majowe, winniśmy znaleźć w sobie siły nowe, by wytrwać, wierząc, że po takim czynie naród Lechitów żyć będzie, nie zginie. Dziękuję za uwagę.